piątą C, sławną w świecie całym, w Polsce również. W czacie możecie wpisywać komentarze i pytania w prawym dolnym rogu, o właśnie tak, gdzie wpisujecie słowa powitania. Poczekamy jeszcze chwileczkę, żeby wszyscy ewentualnie dołączyli. Zaczniemy punktualnie o 8:20, czyli za sekund niewiele. A będę chciał wam dzisiaj opowiedzieć o społecznym życiu mrówek i o strasznych motylach, bo być może motyle uważacie za takie łagodne, niewinne zwierzęta, małe, a ja powiem coś innego, bardziej z mrocznych aspektów życia motyli. Ale zacznijmy oczywiście od mrówek i ich życia społecznego, bo tym zwracają na siebie uwagę od dawna, tworzą jakieś tam społeczności, często było to porównywane do społeczeństw ludzkich. Moje nazwisko Stanisław Czachorowski, pracuję w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Spotkanie dzisiejsze jest dla was, czy specjalnie się przygotowałem na prośbę, ażeby dla piątej C dzisiaj opowiedzieć o społecznościach mrówek i o motylach. Zatem będzie o życiu mrówek, o komensalizmie, drapieżnictwie, symbiozie, czyli takich relacjach ekologicznych między gatunkami. Pojawi się trudne i nowe słowo hologenom, coś, co w biologii i w nauce funkcjonuje zupełnie od niedawna, a potem przejdziemy do motyli, takich, które żywią się mrówkami, co żyją z mrówkami, o feromonach, czyli zapachach sygnałowych istniejących w świecie przyrody i o ćmie, co piszczy jak nietoperz, bo być może nigdy nie słyszeliście pisku ćmy, a teraz będziecie wiedzieli, gdzie szukać takich motyli. Ona ma straszną nazwę, zmierzchnica, trupia główka, a zatem zaczniemy od mrówek. To, co widzicie na ekranie, to roślina wczesnowiosenna, śledzienica skrętolistna, ona występuje w źródliskach, gdzieś przy rowach, strumykach, zakwita już czasami w lutym, ten kwiatek jest niepozorny. Tu oczywiście mamy mrówkę, do niej za chwilę dojdziemy. Niepozorny kwiat, bo jest zapylana przez ślimaki, czyli w zupełnie nietypowy sposób, jak mogłoby nam się wydawać. No i tu akurat spotykamy mrówkę, szukającą najpewniej pożywienia. Mrówki są owadami z rzędu błonkoskrzydłych, spokrewnione z pszczołami, czmielami i osami, tu nawet pokrój ciała bardzo przypomina osę. Mrówki są owadami, to jednocześnie są zwierzętami należącymi do stawonogów. Czy potraficie wymienić jeszcze inne zwierzęta zaliczane do stawonogów, które nie są owadami? Jeśli możecie, to zapraszam do wpisania w czacie. Wpiszcie grupy zwierząt, które są stawonogami, a nie są owadami. To zostanie zadanie otwarte. Widzę, że ktoś już tam próbuje pisać. Mrówki należą do rzędu błonkoskrzydłych, czyli Hymenoptera, to jest nazwa łacińska, a po polsku mówimy na nie błonkoskrzydłe, bo jak zaraz chwilę wam... placki na pewno nie należą do zwierząt zaliczanych do stawonogów. To akurat zła odpowiedź. Może literówka, może coś tam się zmieniło i w zamysłach było zupełnie coś innego. Tu widzimy pokrój typowy mrówki. Na ogół spotykamy te bezskrzydłe, to są robotnice, czyli w tej fazie bezskrzydły, ale to są owady uskrzydlone, z dużym odwłokiem, smukłym tułowiem, dobrze rozwiniętymi kończynami, dużą głową, mocnymi żuwaczkami. Dobrze.
Tak wygląda typowa mrówka duża i mała, ale w cyklu rozwojowym pojawiają się stadia uskrzydlone, czyli samce i samice przed rójką raz do roku czasami możecie spotkać takie mrówki uskrzydlone. To są samce i samice, wylatują na rójkę, ich jest dość dużo, kopulacja odbywa się gdzieś daleko od mrowiska. Ma to znaczenie takie, że wszystkie w okolicy mrowiska czy kolonie mrówek społeczności w jednym czasie odbywają rójkę, dlatego mogą spotykać się samce i samice z różnych kolonii, a zatem możliwe jest no, takie zapłodnienie krzyżowe i uniemożliwiony jest czy utrudniony chów wsobny. To z punktu widzenia genetycznego ma ogromne znaczenie dla jakości gatunku i dla jakości populacji. Samce giną, samice po zapłodnieniu lądują w miejscu dla nich odpowiednim, odgryzają sobie skrzydła, bo już są niepotrzebne do niczego i zakładają kolonie. Mrówki są owadami typowo społecznymi, w których w kolonii najpierw jest jedna kolonia, składa jaja, rozwijają się młode larwy, ona najpierw czy samica, którą nazywamy królową, opiekuje się samodzielnie, a potem jak już podrosną, to jej córki przejmują cały obowiązek utrzymania mrowiska. I w takim mrowisku może być wiele setek, wiele tysięcy, albo i wiele setek tysięcy mrówek, czyli to są duże społeczności, w jakiś sposób się ze sobą mocno kontaktujące, zachowujące się trochę jak jeden organizm. Chrabąszcz jest owadem, należy na pewno, Karolu, do stawonogów, ale jest owadem. Zachęcam dalej do szukania zwierząt, które są stawonogami. Może jeszcze wrócimy do wyglądu typowej mrówki. Kończyny są połączone stawami, stąd nazwa. Szkielet jest zewnętrzny, stąd przy wzroście takie zwierzęta muszą zrzucać swój oskórek i dopiero wtedy mogą zwiększyć swój wymiar. Dla nich jest to taki okres troszeczkę niebezpieczny, bo mogą być zjedzone, są mniej aktywne. Karaczan to również jest owad, ale jak najbardziej to są stawonogi. Tu już wam podpowiem, innymi stawonogami są na przykład pajęczaki, takie jak pająki, które na pewno znacie, kleszcze, które znacie, ale niekoniecznie chcecie spotkać, czy stawonogi wodne w postaci skorupiaka, raki, kiełże, ośliczki, homary, które może znacie z telewizji. Ale wróćmy do mrówek. Żyją w różnych miejscach, zakładają swoje kolonie w różnych i w glebie. Są błonkówkami, które doskonale przystosowały się do życia w mieście i na pewno w każdej miejscowości i myślę, że w waszej również możecie spotkać blisko domu, w lesie, na polach liczne kolonie mrówek. Budują często swoje gniazda w ziemi, czasami w starym drzewie mogą zbudować, a czasami osiedlają się w domu. Tak jak mrówki faraonki są dla nas dokuczliwym mieszkańcem, na te gatunki, które mieszkają z człowiekiem albo w środowisku stworzonym przez człowieka, mówimy synantropijne, wspólnie z człowiekiem. A to przykłady innych błonkówek, na przykład pszczoła, one inaczej się odżywiają, są uskrzydlone, żywią się głównie pyłkiem i nektarem, ale tu widzimy jakąś jeszcze inną błonkówkę, już w kształcie bardziej podobną do mrówki. Pszczoły również tworzą społeczności, tak jak pszczoła miodna czy trzmiele, ale są również pszczoły samotne, które nie tworzą społeczności. Ot na przykład, nie, tu jest akurat trzmiel, czy tworzy gniazda, gdzie jest królowa, robotnice zbierają pokarm, wspólnie wychowują potomstwo, ale wśród pszczół są pszczoły samotnice, tak jak ta pszczolinka, wiosenny owad, który możecie na pewno spotkać, jeśli tylko dobrze się rozejrzycie. Tu inny gatunek pszczolinki, pszczolinka napiaskowa, tu widzimy wlot do
gniazda do komory, tylko jedna samica wychowuje całe potomstwo, zbiera nektar, pyłek w komórkach, składa jajo, tam się rozwija larwa i na drugi rok wychodzą kolejne owady dorosłe. Tak wyglądają krewniacy mrówek, innymi będą na przykład chociażby osy. Ale my wrócimy do mrówek, bo fascynują one nas dlatego, że tworzą społeczności. Jak to się dzieje, że wiele osobników tworzy jedną rodzinę? Siostry, bo pochodzą najczęściej od jednej matki. Chyba, że w mrowisku występuje kilka królowych, czyli kilka samic składających jaja, czyli to taka społeczność bardzo związana ze sobą. Na ogół mrówki są drapieżnikami, ale tu widzimy w towarzystwie mszyc. Można powiedzieć, że hodują te mszyce, bo mszyca wypija sok z roślin, ale jest tam dużo cukrów, mało białka, więc musi odfiltrować z tego soku roślinnego białka, a nadmiar cukru wydala takimi specjalnymi strukturami, tworzą się kropelki spadzi. Czasami latem pod drzewami możecie spotkać taką lepką powłokę na chodniku czy na ławkach. To właśnie jest ta spadź. Ale mrówki chętnie korzystają z tej spadzi, bo jest słodka, energetyczna. Co więcej, hodują te mszyce w taki sposób, przynajmniej niektóre gatunki, że u mszyc występuje kilka pokoleń. Jak kończy się pokarm, to pojawia się pokolenie mszyc uskrzydlonych, żeby odlecieć na inną roślinę. I wtedy mrówki odgryzają im te skrzydła, żeby nie mogły odlecieć. Tak jak być może, nie wiem, czy w waszej wsi hoduje się krowy, to czasami na pastwisku, jeśli nie jest ogrodzone, to się na łańcuchu taką krowę przyczepia i co jakiś czas zmienia miejsce, gdzie ona może gryźć trawę. Czasami się wiąże nogi z takim kołkiem, żeby nie przeskakiwała przez płot, a przynajmniej próbujemy krowy ogrodzić i tak je paść. No, krowy nie mają skrzydeł, nie odlecą, nie musimy niczego odgryzać, ale mrówki nauczyły się hodowli takich mszyc. U niektórych gatunków zabierają na zimę z powrotem razem ze sobą do mrowiska, tak aby mogły przetrwać. Dlaczego mrówki gryzą? No, dlatego, żeby się bronić. Bronią się w dwojaki sposób. Mają duże żuwaczki, tym mogą przekuć naszą skórę, jeśli się tak zdarzy, i polewają kwasem mrówkowym, żeby, czyli zrobić ranę i nalać tam kwasu, żeby piekło. Czyli jest to obrona społeczności. Nie atakują człowieka, żeby zjeść, więc jesteśmy bezpieczni, ale bronią swojego mrowiska, swojego gniazda, tak jak u wszystkich owadów społecznych, siostry, czyli w tym przypadku robotnice, kasta robotnic czy żołnierzy, będzie broniła z narażeniem własnego życia wszystkich pozostałych znajdujących się w gnieździe. Nie tylko mrówki czerwone mogą być uciążliwe, ale niektóre są bardziej agresywne, inne mniej. Są oczywiście mrówki drapieżne, które człowiekowi mogą sprawić przykrość. Na ogół część gatunków żywi się mięsem. Tu widzimy prawdopodobnie chrząszcz z rodziny kuskowatych, albo sam zdechł, czyli znalazły padlinę i teraz ją rozbierają na części, albo być może i w jakiś sposób upolowały. Czyli jedne korzystają z spadzi od mszyc, inne są drapieżne, a jeszcze inne gatunki są roślinożerne, odżywiają się tylko i wyłącznie roślinami, ale te rośliny również w jakiś sposób hodują i za chwilę o mrówkach, grzybiarkach wam na pewno opowiem. Ale jeszcze na chwilę zatrzymamy się przy motylach z rodziny modraszkowatych. Są to na przykład takie czerwone czerwończyki. Więcej jest z tej rodziny motyli, które znacie na pewno na polach, widujecie niebieskie ubarwione modraszki. I to są motyle, które możemy nazwać myrmekofilami, czyli lubiącymi mrówki, żyjące z nimi albo w komensalizmie, albo w symbiozie, czy w takim ścisłym układzie. Dorosłe motyle, jak to przystało na modraszki, fruwają sobie z kwiatka na kwiatek, odżywiają się nektarem, ale gąsienice są roślinożerne. Tak jak i wszystkie inne owady, narażone są na to, że różne drapieżniki, w tym na przykład mrówki, mogą napaść i zjeść, bo to jest dużo mięsa. Owady drapieżne
Ptaki owadożerne mogą zjeść, czyli gąsienica żyjąca na roślinie. O tak, już widzę, że ktoś nawet i nazwy łacińskie podaje mrówek w czacie. Tak, to są nazwy mrówek, nazwy łacińskie piszemy, pierwsza nazwa dużą literą, druga nazwa gatunkowa już małą. To można oczywiście poprawić. Jak się bronić przed drapieżnikami? No, albo można być się ukryć, być niewidocznym, albo można oszukiwać chemicznie. Gąsienice modraszków wybrały tą drugą opcję, oszukiwać chemicznie. Wydzielają feromony, czyli takie substancje zapachowe, które mrówkom wydają się, że spotkały inną mrówkę. Czyli jeśli spotykamy siostrę, to jej nie atakujemy. Co więcej, niektóre z tych gatunków mają te feromony tak silne i tak atrakcyjne, również wydzielają substancje takie słodkie, że mrówki, gdy spotkają, to na przykład taką larwę zaniosą do mrowiska. Po co? Dla modraszka jest to interes taki, że będzie chroniony. Kiedy już duża larwa zbliża się do przepoczwarczenia, to może być chroniona nie tylko przez kamuflaż, ale przez całe mrowisko. No, nikt nie będzie atakował, przynajmniej drobny bezkręgowiec, drapieżnych mrówek, bo i kwas mrówkowy, i możliwość pokąsania. A zatem tymi substancjami zapachowymi wprowadzają w błąd mrówki, myślą, że to jest inna mrówka, która wypadła z gniazda, larwa, trzeba ją koniecznie, troskliwie zanieść do mrowiska i tam niech sobie żyje, mieszka, bezpiecznie się rozwija. Ale trzy gatunki z modraszków, nie tylko, że mieszkają sobie, że tak powiem, jako sublokatorzy w mrowisku, to jeszcze zjadają te gąsienice, jaja i młode larwy mrówek. Czyli na swoją zgubę wprowadzają takiego pasożyta do własnego gniazda. Nie dość, że nic nie pomaga, to jeszcze mrówki podjada. Jak już dojdzie do przepoczwarczenia, motyl musi szybko uciekać z gniazda, bo już nie ma tych feromonów i mógłby być zjedzony przez mrówki. Mamy więc rodzaj symbiozy, związku, czy nawet jeśli podjadają, to takiego początkowego pasożytnictwa. Ale mrówki jeszcze mają ciekawsze zwyczaje. Co prawda, tych gatunków w Polsce nie ma. Wszystkie modraszki, o których mówiłem, występują na łące, możecie je zobaczyć. Ale są mrówki grzybiarki, które hodują specjalnie dla siebie grzyby. Żeby grzyby mogły rosnąć, potrzebują nawozu, substancji takiej odżywczej. Tą substancją są rośliny, czyli więc mrówki wybierają się na okoliczne roślinność drzewa, wycinają fragmenty liści i zanoszą do mrowiska po to, żeby wspomagać hodowlę grzybów. Tak jak my hodujemy pieczarki, boczniaki, też przygotowujemy podłoże, tam wysiewamy grzybnie i grzyby się rozwijają. Tu widzimy oczywiście ten sam gatunek. Królowa jest dużo większa, a robotnice, tak jak widzicie, są dużo mniejsze. Tych kast, a więc różnie ukształtowanych robotnic, może być więcej, kilka nawet w jednym gnieździe. Mogą być wyspecjalizowani żołnierze z dużą głową, którzy nie potrafią sami się odżywiać, muszą być karmieni przez inne robotnice, ale z dużymi żuwaczkami. Ich zadaniem jest obrona wejścia przed różnymi intruzami. Inne przynoszą, inne opiekują się potomstwem wspólnym. Jaja składane są przez królową, matkę, samicę płodną, a więc widzimy pewien podział ról widoczny fenotypowo w budowie morfologicznej, co ludzi od dawna ogromnie fascynowało. Czyli mamy mrówkę, mamy grzyby. Co więcej, samica ze sobą zabiera taką strzępkę grzybni wraz z wylotem z gniazda, czyli jako swoisty posag. Podobnie jak ludzie przenoszą zwierzęta hodowlane, tak tutaj możemy powiedzieć, że w toku ewolucji nastąpiło nie udomowienie, co
można by powiedzieć, umrówczenie grzybów, czyli no, takie udomowienie przez mrówki. Zmiany są ogromne i grzyby nie mogą żyć bez mrówek, a mrówki bez tych grzybów. Ewolucja tak zaszła dalej. Ale ten układ jest o wiele bardziej skomplikowany. Tu widzimy grzyby rozwijające się na martwej materii organicznej, czyli roślinach, zjadane przez mrówki, ale tam się pojawił jeszcze grzyb pasożytniczy, który przeszkadza w hodowli. Są również bakterie azotowe dostarczające azotu i są również bakterie pasożytnicze, jak i bakterie, które są wykorzystywane do stabilizacji tego podłoża. Czyli można powiedzieć, tak, gdybyśmy porównali to do krów na pastwisku, to jeszcze mamy psy pasterskie, które pilnują, bronią przed wilkami. Widzimy, że w tym układzie to nie jest tylko mrówka, gatunek mrówki i grzyb, który jest wykorzystywany, ale również bakterie, które pomagają utrzymaniu całej hodowli, czyli układ co najmniej kilku gatunków ze sobą powiązanych. Bakterie, że tak powiem, produkują fungicydy, czyli substancje grzybobójcze dla tych grzybów pasożytniczych. Można powiedzieć, taki mały ekosystem w jednym mrowisku, niezwykle ciekawy układ. Tu to powtórzenie, czyli mamy taki prawie superorganizm. Nie dość, że mrówki jako gatunek społeczny z 7 kastami, czyli różnie ukształtowanymi robotnicami, jest to uwarunkowane sposobem odżywiania i warunkami życia. Mamy symbiotyczne grzyby, bakterie azotowe, symbiotyczne bakterie, no i jeszcze do tego trafiają się pasożyty, które chcą korzystać z cudzych zasobów, ale w przyrodzie tak to również bywa. Tak doszliśmy do pojęcia hologenomu, czyli wspólnego genomu. O ile jeden organizm, jeden gatunek to jest informacja genetyczna w DNA, o czym na pewno wiecie, możemy mówić o genomie. I tak przez wiele lat myśleliśmy o ewolucji, że gatunek, czy w zasadzie nasz genom jest jednostką ewolucji. Ale tak jak na przykład u termitów, które również mają w swoim przewodzie mikroorganizmy pozwalające na trawienie celulozy, wykorzystują więc do swojego życia enzymy innego gatunku, ściśle z nim związanego. My również mamy w jelitach mikrobiom, bakterie, grzyby, które nam albo pomagają, albo przeszkadzają w trawieniu pokarmu. Teraz na to zwracamy uwagę i macie w sklepach probiotyki, że tych bakterii, które są w środku, są razem z grzybami niezwykle nam potrzebne. Dbamy o to, żeby ich skład był jak najbardziej odpowiedni. Od tego zależy nasze zdrowie. Nie wiem, czy wiecie, ale tych bakterii z nami związanymi mamy około 1,5 kg. To jest dość dużo. Komórek bakteryjnych jest nawet więcej niż naszych, tyle tylko, że są mniejsze. Zatem i my również korzystamy z cudzych genów, czyli nie tylko nasz genotyp jest istotny, ale geny z genotypu bakterii i organizmów z nami związanymi. Tak powstał niedawno w biologii termin hologenom na wskazanie tej wspólnej ewolucji niezwykle ważnej, czy to w rafach koralowych, czy termitach, czy nawet w Biedronce, u Biedronki azjatyckiej, a zatem no, ten świat biologiczny jest niezwykle ciekawy. Jest jeszcze wiele do odkrycia i zachęcam Was do obserwacji nawet mrówek i w domu, i w najbliższej okolicy, i to, co macie na podwórku, i niedługo może będzie jeszcze cieplej, wyjdziecie do ogrodu, na pole, na ścieżki i tam będzie okazja obserwowania mrówek i innych owadów, poszukiwania relacji między nimi, a sporo się zmienia, jak również sporo jest do odkrycia w teorii biologicznej, czyli jeszcze nie wszystko zostało odkryte. Biologia jest taką ciekawą dziedziną, gdzie można jeszcze sporo się dowiedzieć. Może przykład takiego wspólnego organizmu są porosty, gdzie to jest bardzo głęboko, daleko posunięta symbioza między grzybem a glonem, razem tworzą jeden organizm. I na koniec jeszcze Wam chcę opowiedzieć o motylach. Cytrynka latolistka
na pewno znacie, to jest taki zwiastun wiosny, jeden z pierwszych motyli, który się budzi ze snu zimowego. Latolistek, dlatego że liście, skrzydła złożone wzdłuż ciała przypominają kształtem liście. Jeśli jesienią taki motyl zakopuje się w ściółce, żeby przetrwać, to jest niewidoczne dla drapieżników. A teraz fruwają już te, które obudziły się ze snu zimowego, niedługo będą składały jaja. Cały cykl życiowy na przykład motyla czy owadów to jest stadium jaja. To widzimy złożone na szakłaku albo kruszynie niewielkie jajo. Z niego rozwija się larwa, czyli u motyli to jest gąsienica. Zwróćcie uwagę, że jest całkiem zielona. Znakomicie maskuje się na liściach. Trudna jest do wypatrzenia przez drapieżniki, na przykład owady. Może być do 5 stadiów larwalnych. One rosną, linieją. Tu mamy poczwarkę, bo motyle należą do owadów z przeobrażeniem zupełnym. Poczwarka nieruchoma, ale również bardzo upodobniająca się do otoczenia. Trudno ją wypatrzyć. Natomiast motyle dorosłe już są łatwe dla nas do wypatrzenia. Fruwają na łące. Nie trudno je zauważyć nawet i względem koloru. A na dodatek nazwa cytrynek latolistek, bo pachną jak cytryna, a latolistek od słów latający listek. Te motyle wiosenne na pewno możecie zauważyć. Są również motyle migrujące, bo na pewno słyszeliście o tym, że motyle, że ptaki odlatują do ciepłych krajów na zimę, ale być może nie wiedzieliście, że to samo czynią motyle. Tyle tylko, że te, które u nas się rozwiną, odlecą na południe Europy, czasami nawet do Afryki, składają tam jaja, rozwija się nowe pokolenie motyli i to nowe pokolenie przylatuje do nas na przykład wiosną. W ubiegłym roku dużo było rusałki osetnik, przyleciała masowo, rozwija się i takich motyli jest kilka gatunków. Rusałka żałobnik, rusałka admirał tak samo do nas przylatuje. Zatem motyle również podejmują dalekie wędrówki, czasami nawet powyżej 1000 kilometrów. Mały, a tak daleko potrafi przefrunąć. Być może słyszeliście o motylach monarchach, które ze Stanów Zjednoczonych przylatują do Meksyku na zimowisko, a potem wracają. Chcę wam jeszcze powiedzieć o tym motylu nocnym, ćma, która nazwę zmierzchnica, trupia główka bierze również od tego, że na grzbiecie, na tułowiu ma taką plamę, która przypomina troszeczkę trupią czaszkę. Jest duża. Tutaj po rozłożeniu skrzydeł widzimy żółte ubarwienie, co nieco przypomina szerszenia, a więc jeśli jest, czuje się zagrożona, to rozpościera skrzydła i tak jak tutaj siedzi na drzewie, jest ubarwienie ma takie maskujące, ale jeśli to nie pomoże, rozpościera skrzydła i mały drapieżnik może pomyśleć, to jest duży szerszeń, lepiej nie zaczepiać. Jeśli to nie pomoże, to jeszcze wydają pisk. Na swojej trąbce, jak wiecie, motyle mają taką składaną, zwijaną trąbkę, ssawkę, którą spijają nektar. Służy do spijania nektaru, ale u zmierzchnicy potrafi wydać cichy dźwięk, trochę podobny do odgłosów nietoperza, co jest niezwykłe jak na motyle. Gdyby spotkać takiego motyla, który piszczy, to można się przestraszyć. W dawnych wiekach uważano, że zmierzchnica to jest taki motyl magiczny, czy współpracujący z czarownicami, siada czarownicy na ramieniu i mówi do ucha, kto we wsi umrze. Zmierzchnica trupia główka rozwija się w północnej Afryce i w południowej Europie. Do nas czasami przylatywała. Tak jak gatunki migrujące u motyli bywa i zawsze wzbudzała sensację. Tu macie na przykład, już nie tylko się otworzy, rysunek zmierzchnicy trupiej główki. Coś mi tutaj, nie wiem czy jestem słyszany. I czy się system, o już jest, system nie zawiesił. To jest rysunek z XVIII wieku, wykonany przez generała, który prowadził pamiętnik i
rysował owady i nie tylko owady, ale w taki no, dziwny sposób, z wąsami, z oczami, z pazurami, tak nie wyglądają motyle, ale ten dźwięk i duża wielkość wywołały taką sensację, że tak przedstawiano tego niby gacka, toczy pianę, czasami owady wydzielają hemolimfę, żeby odstraszyć drapieżniki, ale wróćmy jeszcze do rzeczywistego wyglądu zmierzchnicy Trupiej Główki. To jest poczwarka wykopana w okolicach Morąga, bo jak wam wspomniałem, przylatywała czasami do nas w latach cieplejszych, ale nie jest w stanie przezimować, bo było u nas za zimno. Wraz z ociepleniem klimatu wiele gatunków już u nas może się rozwijać, a zatem być może zmierzchnica Trupia Główka będzie u nas częstsza, bo będzie rozwijała się również u nas, czego mamy no, niezbity dowód, że coś takiego może mieć miejsce. Dobrze, czy mam już kończyć, czy wam pokazać jeszcze motyle na niecodziennym substracie, czym się odżywiają, czy być może będzie... Dobrze. Chcecie, no to wam pokażę jeszcze groźniejsze motyle i takie, które mogą być no, dość dziwne. To jest motyl u nas występujący, mieniak, tęczowiec, ładnie połuskują mu skrzydła, takie metaliczne, a tu zwróćcie uwagę, na czym on żeruje. Tu widzimy jego trąbkę, ssawkę i spija soki. No, tu widzimy z martwej, padłej jaszczurki. Dlaczego motyle na padlinie? Oto jeszcze może inny przykład. Tu są też mieniaki. Widzimy chyba padlina sarny. Może wilki zostawiły albo z innej przyczyny i motyle na tejże padlinie. Dziwne? Otóż nie jest takie dziwne, jak mogłoby się wydawać. One potrzebują azotu i spijają te soki, które powstają w wyniku aktywności bakterii. Dla nas to jest obrzydliwe, ale dla motyli i innych owadów to może być dobry, no taka pożywka białkowa. Sam nektar nie wystarczy, potrzebny jest jeszcze inna wkładka i tu być może, o, takie jeszcze inne zdjęcia już z Polski. Rusałka pokrzywnik, żerująca na odchodach chyba jakiegoś drapieżnika, bo to zdjęcie z pola. Też te soki, płyny z bakteriami, a więc i z dużą ilością azotu wykorzystywane są przez motyle jako no, taka dość dziwna odżywka i jeszcze kilka innych zdjęć. Tutaj rusałka ceik na odchodach dzika w tym samym celu się zjawia. Na ogół spijają nektar z kwiatów, to dla nich jest smaczniejsze, ale czasem mogą korzystać z takich nietypowych motyli. Badacze motyli w krajach tropikalnych, żeby zwabić, stosują dwie metody. Albo na przykład motyle nocne do światła, czyli zapala się lampę, przylatują do światła zwabione, ale stosuje się jeszcze inną metodę. Na przykład bierze się mocz, dodaje się do tego jakichś tam soków, octu i to zostawia po to, żeby zwabić motyle. Też przylatują myślą, że albo jesienią możecie spotkać motyle spijające sok z gnijących owoców. Gdzieś pod jabłonią, kiedy leżą, czy śliwą owoce, one już trochę fermentują, atakowane są przez drożdże, bakterie. Tam również możemy spotkać owady. Znaczy motyle, takie jak na przykład rusałka żałobnik, czy rusałka admirał, a te akurat są na odchodach już nie wiem jakiego zwierzęcia. I może jeszcze na zakończenie, żeby nie przedłużać, tutaj modraszki na odchodach chyba krowy albo żubra tak licznie występujące. O zmierzchnikach, zawisakach wam nie będę mówił. Tu przykład gąsienicy z mrocznika gładysza, ale zwróćcie uwagę na jej przód ciała. Ma takie dwie plamy w kształcie oka. Mały ptak, jeśli spotka taką gąsienicę, pomyśli, że jest to jakaś mały wąż, więc lepiej uciekać. Ja was oczywiście zachęcam latem do tego, żebyście liczyli motyle, notowali przyżyciowo, ile ich jest, można włączyć się do takiego programu liczenia motyli, taki europejski. Jego celem jest sprawdzenie, czy ubywa nam owadów z krajobrazu, bo z ostatnich badań naukowców w Niemiec, w Holandii, w Australii, w Chinach wynika, że w krajobrazach rolniczych gwałtownie spada liczba owadów.
tych zapylających. Jeśli ich nie będzie, no to wiele roślin nie będzie zapylanych i grozi nam głód. Przyczyny są różne. Być może zbytnia chemizacja, być może jeszcze jakieś dodatkowe czynniki. I żeby sprawdzić, czy i ile tych owadów nam ubywa, wybrano motyle jako łatwe do rozpoznania i można, tak jak to widzicie, kartę z Olsztyna, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, łatwe do pójścia w terenie i zaznaczania, czy widziało się ile i jakich motyli, to się robi w lipcu. W ten sposób można uczestniczyć w badaniach naukowych, wysyłać dane zbiorcze do uniwersytetów, tam następuje zliczenie, nawet jeśli popełniacie pewne błędy jednostkowo w rozpoznaniu motyli, to przy dużej liczbie danych te błędy można wyeliminować. Statystyka tutaj ma duże znaczenie. Możecie więc nie tylko dla siebie obserwować przyrodę wokół własnej miejscowości, ale również brać udział w badaniach naukowych, bo potrzeba nam jest dużo obserwatorów, tak jak ornitolodzy obserwują ptaki, tak potrzeba nam dużo młodych entomologów, którzy będą obserwowali imigrację, pojawianie się gatunków południowych w Polsce, bo takie się pojawiają, nigdy wcześniej u nas nie występowały, teraz są, albo zwiększają zasięg występowania, albo chociażby oszacowanie liczebności. Ja już Wam podziękuję. Jeśli są jakieś pytania, to spróbuję na nie odpowiedzieć. Zatrzymać powódź. No to powodzi to raczej nie mamy za bardzo. Raczej nam grozi ogromna susza i z tym będzie problem. Już od zaraz powódź lokalnie może występować przy intensywnych opadach deszczu. Oby padało, bo w Polsce wody zabraknie. Tu oczywiście widzicie na zdjęciu dużego jelonka rogacza, ale to jest konstrukcja, taka duża makieta owadów, to nie jest żywy owad. Takich owadów nigdy na świecie nie było, aż tak wielkich. Myślę, że w niektórych parkach rozrywki możecie spotkać takie instalacje, czy nie tylko dinozaury z plastiku, czy tam z tworzywa sztucznego, ale również owady, dzięki czemu można poznać bliżej ich budowę bez lupy powiększającej. Tak, można zapylać rośliny. Próbuje się na przykład pędzelkiem, tam gdzie brakuje owadów, ludzie chodzą z pędzelkiem i zapylają, jest to bardzo pracochłonne. Tak robiono na przykład w szklarniach, gdzie hoduje się ogórki i pomidory, ale lepiej jest na przykład umieścić skrzyneczkę z rodziną czmieli i czmiele będą zapylały, dlatego hoduje się czmiele już na skalę przemysłową, sprzedaje się ogrodnikom takie gniazda początkowe z matką samicą czmiela, która założy kolonię i można to wykorzystywać. Do sadów sprowadza się ule, ale nawet pszczoły i czmiele nie wystarczą do zapylenia wszystkich roślin. Potrzebne są dziko żyjące owady, one są nam niezwykle potrzebne. Tutaj, jeśli by policzyć pracę pszczół i owadów zapylających w taki sposób, że gdyby chcieć zapylić wszystkie rośliny dla nas ważne żywnościowo pędzelkiem, zapłacić ludziom za pracę, to są setki miliardów dolarów rocznie, jakie należałoby wypłacić ludziom za zapylanie. A owady robią to za darmo, na dodatek jeszcze w przypadku pszczoły miodnej korzystamy z nektaru. Skoro nie ma pytań, dzisiejszy wykład został nagrany, niedługo udostępnię, więc ci, którzy nie mogli uczestniczyć, będą mogli obejrzeć. Jeszcze jedno jest pytanie, gdzie od razu może spróbuję je wrzucić na tablicę, żebyście mogli zobaczyć. Gdzie śpią ćpy w ciągu dnia? W różnych miejscach. Próbują się ukryć, nie być aktywne, mogą występować. Teraz włączyłem tryb zadawania pytań, więc pytania można oznaczyć znakiem zapytania. Łatwo będzie mi je przerzucić na tablicę. A zatem chowają się w różnego typu zagłębieniach, w
korze drzew, w dziuplach. Mają czasami ubarwienie skrzydeł kryptyczne, że jak siądą na korze drzew, to są niewidoczne, czyli nie być widoczne, nie być aktywnym w różnych miejscach, na strychach się chowają, a wieczorem stają się aktywne. Dlatego za dnia trudno nam jest motyle nocne, czyli ćmy, zauważyć i wytropić. Czasami o poranku możecie spotkać te, które przy zapalonych lampach, na przykład gdzieś na ulicy lub przy domu, lampa już jest zgaszona, za dnia o poranku wychodzicie, a tam jeszcze na ścianie sporo motyli nocnych się pojawiają. Jak mrówki szybko jedzą? Jest to niezwykle trudne pytanie, zapisane fonetycznie. Jak szybko jedzą? Czy to chodzi o spożycie przez jedną mrówkę, czy przez całą kolonię? Nie potrafię na to odpowiedzieć, ale zachęcam Was do czytania książek. Pierwszą książkę, którą Wam chciałem pokazać, to jest Błonkówki. Dość dobra książka, opowiadająca czy opisująca zwyczaje pszczół, os i mrówek. Druga książka, troszeczkę grubsza, to dotyczy społeczności owadów, mrówek, os i pszczół. Dość duża książka, może troszeczkę trudna, ale możliwa do zdobycia. Może są jeszcze inne prostsze dla Was. Ile żyją motyle? Najdłużej w Polsce żyje cytrynek latolistek, bo ponad rok. Cały cykl życiowy trwa od złożenia jaja do zakończenia życia ponad rok. Na ogół żyją motyle krócej, czasami to niecały rok, mogą być 2-3 pokolenia w roku, a więc znacznie krócej. Nie wiem, ile żyją, jak długo żyją mrówki. To zależy pewno od gatunku. Robotnice żyją krócej, może być wymiana tych pokoleń w ciągu roku więcej. Tu te pytania, niektóre wasze są bardzo trudne, ale zaraz spróbujemy. Ile śpią? No, trudno mi powiedzieć, czy chodzi o hibernację zimową, bo cała kolonia może w ten sposób przetrwać, czy nawet nie wiem, czy w ogóle mrówki śpią. No, w czasie nocy nie są aktywne, czy taki sen typowo nasz występuje, to nie wiem. Ile żyją karaczane, też nie wiem. To musiałbym sprawdzić, poczytać. Tych informacji jest dość dużo. Zachęcam więc Was do sięgania, szukania odpowiedzi, do dyskusji klasowych na żyzne ziemię. Znaczy, no może i tak. U tych gatunków, które nauczyły się hodowli mszyc, to wiosną mogą, że tak powiem, pojawiać się w nowych miejscach. Tu może jeszcze taka uwaga. Na pewno chronią mszyce przed drapieżnikami, a więc w jakimś stopniu na przykład przed biedronkami, a więc jest to element taki dość trudny. No, tych pytań jest, ile żyje szarańcza. No, nie jestem w stanie na wszystkie odpowiedzieć. Dobrze, ja sobie te wszystkie pytania, czy obejmować mrówki mięsożerne. No, niekoniecznie. Mrówek do ręki proponuję nie brać. Mogą być dla nas groźne, mogą żuwaczkami ugryźć nas, polać kwasem mrówkowym i to będzie swędzące, piekące, nie jest to przyjemne, ale z daleka spokojnie można mrówki obserwować, jeśli zachowacie ostrożność, to nic się wam nie stanie. Już widzę, że w czacie sami udzielacie odpowiedzi. Myślę, że tak, warto tę dyskusję przenieść w waszej grupie klasowej i podyskutować i o mrówkach, i o owadach w ogóle między sobą. Sami możecie znaleźć informacje, podzielić się nimi i myślę, że to byłoby najciekawsze. Ja już, no już jest 50 prawie minut, więcej niż lekcja powinna trwać. Pierwotnie miało być 20 minut. Ślicznie dziękuję za uwagę. Dyskusję waszą przenoszę już w waszej klasie do
dyskutowania. Już widzę, że dyskusja o mrówkach ognistych i mrówkach groźnych dla człowieka są tak w krajach tropikalnych. Może być coś takiego. Na pewno w książkach znajdziecie i w internecie sporo informacji. Niektóre są lekko przesadzone, bo lubimy informacje takie groźne, ale warto to sprawdzić. Możecie więc sprawdzić, które informacje są wiarygodne, które tylko przesadzone. I zachęcam do kontynuacji dyskusji już w waszych forach klasowych, jeśli takowe są. Pięknie dziękuję za uwagę i pozdrawiam piątą C. Może jeszcze kiedyś się spotkamy w internecie i podyskutujemy o owadach i nie tylko o owadach. Dziękuję za uwagę.